Chciałem tylko wyrazić ogromną radość, że dochodzi do kolejnej edycji festiwalu Targira, ponieważ to jest wydarzenie naprawdę wyjątkowo, aczkolwiek nadal w pewnym sensie niszowe spotkanie artystów polskich. Niszowe tylko dlatego, że to jest naprawdę według tego przysłowia, że cudze chwalicie, a swego nie znacie, tych najpiękniejszych artystycznych wyrobów rękodzieła polskiego. Panie dyrektorze, rozpoczęliśmy szóstą już Targirę Art w Świebodzicach. Jaka jest idea w ogóle festiwalu? Idea jest promocja sztuki i promocja również miasta Siewice, gdzie to się impreza odbywa po prostu. Zasadą taką jest, i to się trzymamy tego od początku, że mogą się wystawiać wyłącznie sami twórcy. A więc przyjście na Targirę to jest automatycznie kontakt z osobą, która to wykonuje, więc jest to niezastąpione i dość nietypowe, jeżeli chodzi o polskie warunki, bo wiadomo, wszędzie są albo marszandzi, albo galerie, gdzie są sprzedawane wyroby, natomiast nie ma możliwości kontaktu z tymi osobami, które sami tworzą. I to daje niesamowity klimat i atmosferę tego festiwalu. A jakie atrakcje przygotowaliście w tym roku? Atrakcji mamy dosyć sporo. Po pierwsze są wykłady dla ludzi, którzy lubią pogłębiać swoją wiedzę w zakresie kowalstwa artystycznego czy mineralogii. Mamy oczywiście warsztaty dla dzieci, młodzieży i również osób starszych. Warsztaty odbędą się sylcowanie na sucho, gliny ceramicznej i papierowej wikliny. Są już dwie wystawy. Wystawa malarstwa pana Czesława Wiącka, malarza z Wrocławia, i wystawa fotografii artystycznej pana Norberta Wawrzyniaka i Agnieszki Hunder-Wawrzyniak. Ilu w sumie wystawców, ile artystów tutaj do nas do Świebodzic przyjechało? Prezentuje się 35 wystawców. Cały przekrój sztuki i rzemiosła polskiego, jak w tej chwili się tworzy, a więc dla kobiet biżuteria, moda, jakieś dodatki do ubiorów, szkło artystyczne, ceramika artystyczna, zegarmistrzostwo, kowalstwo, dekupaż, rękodzieło w różnej postaci. Także no praktycznie wszystko, co może w tej chwili jest wytwarzane w Polsce. Pan Janusz Kul za komplet biżuterii Księżycowa Noc otrzymuje medal srebrny. Panie Januszu, bardzo prosimy. Pan srebrny medal za pana pracę Księżycowa Noc. Skąd w ogóle pomysł na tą pracę i jak została wykonana? Pomysły przychodzą same, nie wiem skąd. Gdzieś tam tyle lat robię, to gdzieś to w głowie siedzi. Praca wykonana ze srebra, 925 próby. Zakuty kamień cyrkonia, a dookoła osadzony hematyt. I kolor hematytu i cyrkonii i srebra przypominał mi księżyc, stąd taka nazwa. To wszystko zrobione jest ręcznie, bez użycia jakichkolwiek maszyn i to właściwie było celem tej pracy i na konkurs, żeby nie używać ani frezarek, ani tokarek, ani odlewarek, ani żadnych maszyn, które są na prąd. Zrobione jest od początku do końca ręcznie, mógłbym to zrobić w średniowieczu, wtedy, kiedy nie było prądu. Jakie prace przywiozła pani na Targirę tegoroczną? Jestem ceramikiem. Od roku mam małą firmę, Zmysłowa Manufaktura się nazywa, bo mieszkam w Mysłowie. I przywiozłam właściwie wszystko to, co chciałabym pokazać, czyli naczynia, biżuterię, małe formy rzeźbiarskie, aniołki, skrzaty, ptaki, kwiaty do ogrodu. No, przywiozłam wszystko, co mam najładniejszego. Co znajdziemy w magicznej pracowni? W magicznej pracowni są prace przede wszystkim ze scrapbookingiem, czyli to jest metoda ozdabiania albumów, notesów papierem. Oraz dekupaż, od niedawna moje drugie hobby, czyli pudełka, szkatułki, to są rzeczy i praktyczne, i ładne. Kiedy pani odkryła w sobie takie zainteresowania i czy to jest pracochłonne? To jest bardzo pracochłonne. Bawię się tym już 8 lat, jak syn miał mieć chrzest. Wymyśliłam sobie zaproszenia, że ręcznie zrobię, od tego to się tak zaczęło. Macie. Pracujecie. Tak, czego będziecie się nauczyć na warsztatach? Dzisiaj akurat lepiliśmy naczynka metodą wałeczkową. Bardzo się to dzieciom podobało. No a później każde dziecko mogło sobie
dowolną pracę wykonać. Zazwyczaj dzieci sobie odciskały różne formy, aniołki, motylki, przeozdabiały według własnej inwencji, odciskały różyczki, robiły obrazki. Mam nadzieję, że się dobrze bawiły, tak jak ja. Na festiwalu nie brakuje także szydełkowych unikatów. Co znajdziemy na Pani stoisku? Przygotowałam się głównie pod kątem obrusów, serwet, bieżników, zazdrosek. Nie mam filanek, bo to jest duży wybór, ale oprócz tego takie gadżety śmieszne, jak filiżanki robione na szydełku i bardzo mocno usztywnione, jak rękawiczki na przykład, takie bez paluszków, takie też dla ozdoby. I generalnie idę w tym kierunku, żeby upiększyć na mieszkania. Targira będzie trwała 3 dni, zakończy się w niedzielę. Co jeszcze znalazło się w programie jutrzejszych wydarzeń niedzielnych? Tak jak powiedziałem, dzisiaj i jutro są warsztaty. Wykłady są w soboty i w niedzielę. Natomiast mówię, zawsze można przyjść, porozmawiać z twórcami, porozmawiać, jak się tworzy, dlaczego się tworzy tak, a nie inaczej, jakie są techniki. I to jest niezastąpione. Mówię, to, na to serdecznie zapraszam, bo to wyjątkowa okazja po prostu.